Kryminalistyka jest to nauka celowościowa, tak? Czyli jako użyteczna, ma jakiś cel. Intermultidyscyplinarna. Działa w ramach prawa obowiązującego i na rzecz prawa, systemu prawnego. Hans Gross, często się na niego powołuje, ojciec współczesnej kryminalistyki, przy czym tylko wspomnę, że kryminalistyka nie ma tylko ojca. Ma również matkę, a matka jest rodem z USA. To jest Frances Glessner Lee. Ci Państwo, którzy mieli ze mną zajęcia z kryminalistyki, pewnie wiedzą o niej, o jej dorobku, a ci, którzy nie, to się na pewno o niej dowiedzą, a jej działalność, jej wiedza i osiągnięcia mają również ogromne znaczenie dla współczesności. I proszę Państwa, jeżeli chodzi właśnie o tą kryminalistykę, tak, i słowa Hansa Grossa, rozpoczyna się ona w miejscu, w którym prawo już nic więcej powiedzieć nie może. No, powtarzam nieustannie, że to jest te słowa nam ukazują wagę, istotność kryminalistyki. Prawo karne. Proszę Państwa, tutaj teraz nawiążę do takiej koncepcji, którą ja nazywam koncepcją triadalnego związku między kryminalistyką, prawem karnym, a procesem karnym. Na czym polega ten triadalny związek? No, prawo karne nam wyznacza obszar, tak? Jakiś wycinek rzeczywistości, załóżmy fakt główny, zabójstwo z artykułu 148, paragraf pierwszy, w typie podstawowym. Jest to obszar, w ramach którego możemy podejmować szereg działań, o których mowa w kodeksie postępowania karnego. KPK nam daje instrumenty. Czyli można by rzec, że prawo karne procesowe pełni rolę służebną wobec norm prawa karnego materialnego. Ono stanowi niejako, to ma zadanie zrealizować tą normę, bo jeżeli kodeks karny stanowi, kto zabija człowieka, podlega karze, tam jest jakiś nakaz, tak? Jeżeli ktoś zabił, podlega karze. Czyli jeżeli ktoś zabił, to go skaż. Jak? Jakie narzędzia, instrumenty, czynności? O tym stanowi KPK. No ale dobrze, w KPK jest wiele czynności. Przesłuchanie, tak? Oględziny, okazanie, konfrontacja, eksperyment kryminalistyczny, daktyloskopowanie i tak dalej, i tak dalej. I nawet nasze badania poligraficzne. Ale KPK nam nie stanowi, jak te czynności wykonać. To jest, proszę Państwa, domena kryminalistyki. Dlatego ja podczas swoich zajęć będę się skupiał na takim dziale kryminalistyki, jakim jest metodyka, o której niektórzy zapominają, często podkreślając technikę, taktykę, strategię, prawda? A o metodyce, no, mówi się, proszę Państwa, trochę mało. Dlatego, proszę Państwa, nawiązując do badań poligraficznych, psychofizjologicznych badań poligraficznych, spotkacie się z wieloma określeniami. Będzie poligraf, wariograf, lie detector, tak? Środek techniczny mający na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu i tak dalej, i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, pierwsza rzecz, takie pierwsze pytanie. Tu Pani Karolina, Pani Magdalena wiedzą na pewno. Czy istnieje wykrywacz kłamstw? Nie, tak? Nie ma wykrywacza kłamstw. Takie urządzenie nie istnieje. To urządzenie kłamstwa nie wykrywa. To urządzenie rejestruje fizjologiczne reakcje organizmu na dane bodźce. A tym bodźcem jest pytanie, które zadaje ekspert. Poza tym, proszę Państwa, ekspert nie wskazuje, czy ktoś był prawdomówny, czy nieprawdomówny, tylko wskazuje między innymi tak, że badany reagował przy odpowiedziach na pytania relewantne w sposób typowy dla osób nieprawdomównych. Reagował. Pan doktor Woszczek też wielokrotnie podkreślał kompetencje sądu w ocenie, prawda? Chcę z najwyjaśniej. To sąd decyduje o prawdomówności i winie. Nie biegł, nie ekspert z zakresu badań psychofizjologicznych. Ja się odnoszę do reakcji fizjologicznych w odpowiedzi na pytania tej osoby. Czyli to urządzenie kłamstwa nie wykrywa. Nie ma lie detektora. Jakie reakcje fizjologiczne rejestruje poligraf? Zmiany cyklu oddechowego, względne ciśnienie krwi oraz tętno, tak? Aktywność elektrodermalną, czyli zmiany w oporności lub przewodnictwie elektrycznym skóry.
Tak? Reakcja proteozmograficzna to jest zmiany ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych koniuszka palca dłoni. Tak? Jeszcze jest jeden taki dodatkowy czujnik, który jest obowiązkowy od 2012 roku, czujnik aktywności motorycznej. Tak? I te reakcje fizjologiczne my rejestrujemy, a później analizujemy i pana wskazujemy, czy osoba reagowała, czy nie reagowała, prawda? Na przykład dla osób, typowo dla osób prawdomównych czy nieprawdomównych. No i kolejne pytanie, na które będziemy starali się odpowiedzieć, to jest takie, czy poligraf można oszukać, tak? Czy można pokonać. Prowadziliśmy sobie takie doświadczenia na pierwszych naszych spotkaniach w tym kontekście. Proszę Państwa, poligrafu nie da się oszukać. Czy specjalnie używam pojęcia poligraf, nie? Jako słowo wariograf, trzymam trochę na dystans. Dlaczego? Też Wam wyjaśnię. Ale tego urządzenia się nie da oszukać. Te metody fizyczne, psychiczne, prawda? Nie wiem, pineska w bucie, przegryzanie języka i tak dalej, to jest metoda na oszukanie, wprowadzenie w błąd eksperta, a nie urządzenia. Urządzenie rejestruje reakcje fizjologiczne organizmu, a te metody mają na celu ewentualne zmylenie eksperta. A to jest ogromną sztuką. Wręcz uważam, że jeżeli poligraf obsługuje osoba ku temu właściwie przygotowana, to oszukanie tego eksperta, wprowadzenie go w błąd jest naprawdę niemożliwe. Śmiała teza, ale uważam, że w tej mierze mam rację. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o taki kolejny, bo ktoś może czynić zarzut, że to badanie jest niedokładne, jakieś wróżenie z fusów, tak? Badanie poligraficzne. To też nieprawda, bo najnowsze badania wykazały, że średnia dokładność wszystkich typów badań to jest ponad 87%. A na przykład dokładność badań jednowątkowych wynoszą ponad 92%. To jest naprawdę dużo. A co wskazał sąd? Sąd okręgowy w Białymstoku, sygnatura 2K92/15. Potwierdza tym samym stanowisko akcentowane w literaturze, że badania poligraficzne to najlepiej zbadana, przeanalizowana i sprawdzona metoda identyfikacji kryminalistycznej. Uwaga, w odróżnieniu od wielu innych akceptowanych metod identyfikacji. Proszę Państwa, podczas naszych zajęć będziemy też sobie próbować jako takich podsumowujących może zwalczać, dobre słowo, może za ostre, prostować nieprawdziwe informacje a propos badań poligraficznych. Już Państwa zachęcam, jak sobie znajdziecie o poligrafie ciekawego, jakiś wpis w internecie, można na moją skrzynkę mailową przesyłać. Będziemy sobie to analizować. I taki przykład, pozwolę sobie Pani Karolino, z naszych zajęć, który wybrzmiał w sposób bardzo ciekawy, wręcz spontaniczny, pewnej publikacji, pewnej książce, gdzie człowiek, tak, opisując pewne sprawy, którymi się zajmował, pisze o poligrafie. No i posłuchajcie. Fragmencik. Poligraf to urządzenie rejestrujące pewne procesy fizjologiczne. I teraz tak. To jest prawda. Przebieg pracy serca. Tu bym mógł doprecyzować, ale okej. Okay. Przebieg pracy serca, czynność oddychania i reakcję skórno-galwaniczną, czyli zmianę oporności elektrycznej skóry. No nie do końca prawda. Ponieważ nie tylko resistance, ale i conductance może być rejestrowane, tak? Czyli nie tylko oporność, ale może być też przewodnictwo. Zależy od tego, jakiego rodzaju czujniki będziemy montować na dwóch niesąsiednich palcach dłoni osoby podpiętej pod tak zwane druty. Czyli tu jest, widzicie Państwo, już pewna nieścisłość. A poza tym nic tu się nie pisze o czujniku aktywności motorycznej, który jest bardzo ważny od roku 2012. Obok terminu poligraf, pisze ów autor, funkcjonuje też termin wariograf. Dwie nazwy, jedna z łaciny, druga z greki. Potocznie poligraf, czy też wariograf, jest nazywany wykrywaczem kłamstw. Ale on kłamstwa nie wykrywa. Zgoda, nie wykrywa kłamstwa. Dalej. Rejestruje jedynie reakcje organizmu podczas testów, w ramach których zadawane są różnorodne pytania.
Według osób zajmujących się badaniami poligraficznymi, badanie takie ma dużą wartość diagnostyczną, czyli wydajność, no zgoda. Uwaga, nadto poligraf nie jest łatwy do oszukania przez przeciętną osobę. Może go oszukać osoba wyszkolona. Ale dobre badanie i w takim przypadku ujawni jakieś nieprawidłowości, niezgodności. Czyli co tutaj się wysnuwa, taka informacja, że można oszukać poligraf. Są osoby, które poligraf mogą oszukać, prowadzić w błąd urządzenie. Też nieprawda. Nie odnosimy się do oszukania urządzenia, bo to jest niemożliwe. Ale do eksperta, który obsługuje to urządzenie, a następnie analizuje te wykresy, tak? Te reakcje w sumie fizjologiczne. Czy pan doktor? Słucham? Czy pan doktor potrafi oszukać? Nie, właśnie to myśmy też sobie podczas zajęć o tym mówili. Robiliśmy szereg doświadczeń w ramach Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Różne możliwości. Metody fizyczne, psychologiczne. Nie wiem, człowiek sobie wmawiał, że był tam prezydentem przez ileś dni, potem było po te testy. No nie dało się. Też podczas naszych zajęć jedna z uczestniczek wykonywaliśmy sobie test demonstracyjny. Jak Państwo będą chodzili na zajęcia, się dowiedzą, co to jest. Wmawiała sobie przez kilka dni nieprawdziwą wersję, tak? Zdarzenia. Wmawiała sobie. Wręcz żywiła przekonanie, że jej się uda. I co myśmy wykryli, Pani Magdaleno, Pani Karolino? Że mimo tego, że tak ćwiczyła psychologicznie, mentalnie, i tak się jej nie udało wprowadzić nas w błąd. A o taką kwestię trywialną, bo to było pytanie o cyfry, pamiętacie, prawda? Nie udało się. Ale chodzi mi o to, czy pan doktor, który jako osoba wyszkolona do obsługi, czy pan by potrafił? O, i nawiązując jeszcze do tego powiedzenia czyich studentów, i tak samo, czy ja żywiąc przekonanie, że nie da się oszukać poligrafu, właśnie takie badania, doświadczenia myśmy również prowadzili w ramach towarzystwa i ja również nie jestem w stanie oszukać tego urządzenia. Tak? Eksperta również jestem w stanie oszukać. Tak? Chyba, że wiecie, ktoś sobie kupi takie urządzenie, bo to nie jest zabronione i założy sobie taką działalność bez przeszkolenia, że będzie, weryfikował wierność współmarzonka i tak dalej, no to współmarzonka, wierność, bo takie też są możliwości, oczywiście eksperci prywatni też mogą takie zlecenia przyjmować, no a jeżeli ktoś sobie kupi takie urządzenie, a nie zna się na elementarnej obsłudze tego urządzenia, to jak on może wydać opinię, to są plusy. Dlatego urządzenie powinna obsługiwać osoba, która się tam zna, która jest przeszkolona i ma o tym wiedzę. I eksperci, którzy zajmują się tym naukowo, czy też praktycznie, podzielają pogląd, że poligrafu nie da się oszukać, a oszukać eksperta jest bardzo, bardzo trudno. Ale ta wiedza, którą mają eksperci z zakresu badań poligraficznych, jak to działa, tak, mogą wpływać na oszukanie eksperta. Ale czy im się uda? Niekoniecznie. Bo zawsze ekspert ma taką możliwość na końcu wydać NO, no opinion. Dlaczego? Na przykład z powodu wykrytych technik mających na celu wprowadzenie eksperta w błąd. I po badaniu. Czy to jest korzystne dla takiej osoby, gdy ekspert twierdzi, że ta osoba go oszukuje? Nie. 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 Lepiej nie wprowadzać w błąd płuc. Dlatego, proszę Państwa, też nie przedłużając, najlepszą reklamą też naszych spotkań jest to, tak wspomniałem, że są wśród nas studentki też, które brały udział w pierwszej edycji, które miały możliwość, prawda, bycia też tymi ekspertkami, prawda, przebadania swoich kolegów, koleżanek na pewne okoliczności. Liczę, że paniom się to podobało i że być takim dobrym głosem zajęć proponowanych przeze mnie czy przez kolegów, że warto ten wolny czas poświęcić na to, aby w tych jakże ciekawych zajęciach uczestniczyć, bo tylko podkreślę, ja nie znam osobiście takiej uczelni, która by oferowała taką ilość godzin z zakresu psychofizjologicznych badań poligraficznych. To jest coś, co uważam, że warto czerpać i warto z tego skorzystać, z tej naszej wiedzy, z tego, co Państwu oferujemy. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was serdecznie do odkrywania tajemnic Laboratorium Badań Poligraficznych.
Dziękuję serdecznie.